Rządy każdego narodu miliony rocznie wydają na najdoskonalsze narzędzia wojenno-mordercze, na utrzymanie wojska, na uzdolnienie go w sztuce mordowania niewinnych ludzi, co nieobliczalne szkody moralne, religijne i materialne społeczeństwu przynosi. A tysięcy nawet żałują na utrzymanie szkoły i nauczycieli, na książki naukowe, na zachęcanie i wynagradzanie wynalazków maszyn fabrycznych i rolniczych, korzyść i pożytek społeczeństwu przynoszących. Ksiądz Piotr Ściegienny, 1844 rok. Ta myśl, wyrażona w 1844 roku przez księdza Piotra Ściegiennego, zmaterializowała się w tych żelbetowych konstrukcjach przy plaży zachodniej w Ustce. Na szczęście te konstrukcje nigdy nie zostały dokończone. Na szczęście, bo gdyby szatańskie plany zbrojeniowe zostały w tym miejscu zrealizowane, jedynym gospodarzem w tym przepięknym krajobrazie byłoby wojsko. Tak więc wojenna historia Ustki to historia z happy endem. Twierdza Ustka de facto nigdy nie powstała. Warto przejść się śladami tej historii, bo jest to historia tajemnicza i zarazem pouczająca. Wielki port do obsługi transportu z Prusami Wschodnimi miał powstać właśnie tu, w Stolpmünde, czyli w Ustce. Za 30 milionów marek, czyli równowartość dwóch opłat rocznych za tranzyt przez polski korytarz. Za kolejne 30 milionów marek miała być zbudowana magistrala kolejowa łącząca Ustkę bezpośrednio z Berlinem. Tej budowy jednak nigdy nie ukończono. 23 września 1939 roku z Berlina przyszedł rozkaz wstrzymać budowę. Wstrzymać, przerwać i przerwa ta trwa aż do dziś. Dziś te budowle, w których mieli walczyć i ginąć żołnierze niemieccy, a potem także młodzi Polacy i Rosjanie, zdobywane są przez prymitywne organizmy, przez mchy i porosty. One traktują te obiekty jednakowo, bez względu na ich przeszłość, czy niemiecką, czy polską. Traktują je jak zwykłe skały.